Szczęść Boże, moi drodzy! Dzisiaj Jezus w Ewangelii mówi następujące słowa. Dopóki niebo i ziemia nie przeminął, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. O co tutaj chodzi? My znamy takie powiedzenie co do Joty, ale nie do końca wiemy o co w nim chodzi. W alfabecie hebrajskim i greckim Jota jest najmniejszą literą. Wygląda jak taka mała kreseczka. Kiedy Jezus więc mówi, że ani jedna Jota, ani jedna kreska nie zmienią się w prawie, Mówi o tym, że nic, nawet najmniejszy akcencik, nawet najmniejsza litera w całym alfabecie nie może zostać zmieniona. Prawo Boże, które Bóg dał człowiekowi, nie może w żadnym, nawet najmniejszym stopniu być zmienione. Dlaczego? Bo z reguły to prowadzi potem do poważnych konsekwencji. Do interpretacji jakiejś takiej swojej słowa Bożego i niestety bardzo dużym błądzeniu, do odejścia nawet od prawdziwej wiary. Widać to u faryzeuszy, którzy w pewnym momencie prawem są w stanie usprawiedliwiać sobie swoje złe czyny. I Bóg wiedział to od początku, że człowiek będzie tak robił, że niby na początku będzie się tłumaczył, że trzeba pewne rzeczy dostosować do współczesnego świata, a potem w konsekwencji będzie w stanie nawet odejść od Pana Boga. Właśnie poprzez na przykład prawo. I dlatego dziwimy się w Starym Testamencie, że Pan Bóg choćby nie pozwala bratać się z innymi narodami, nie, nie pozwala Izraelitom współżyć z kobietami innych narodów, nie pozwala brać łupów podczas wojen. Dlaczego? Żeby nic, żeby żaden pierwiastek innego narodu, żadne bożki pogańskie nie weszły w czystą wiarę Izraela. Izrael oczywiście tego nie słucha, i niestety Boże słowa się spełniają. Niestety Izraelici odchodzą bardzo często od Boga jedynego, idąc do różnych innych Bożków. Dlatego Pan Bóg dzisiaj zaprasza nas do, takiego, do takiej radykalności w naszej wierze. Nie do dziwactwa jako radykalności, ale do radykalności w sensie naprawdę pójścia za czystą Ewangelią, za tym, co naprawdę Jezus mi mówi. Mamy taką zasadę małego kąta w duchowości. Kiedy narysujemy kąt choćby jednego stopnia czy dwóch stopni, punkty od samego styku dwóch linii są bardzo blisko siebie na początku. Ale kiedy te dwie linie proste byśmy przedłużali o kolejne metry, a nawet kilometry, okazałoby się, że za kilka kilometrów ta odległość, która na początku była prawie zerowa, bo prawie te linie się stykały przy jednym stopniu, nagle będzie miała już kilka metrów. Jedna mała zmiana w moim życiu. W mojej wierze, w mojej relacji z Bogiem, w mojej modlitwie sprawi, że konsekwencje tego będę doświadczał potem coraz bardziej. I niestety, jeżeli będzie to zmiana negatywna, doświadczę potem dużych skutków i będę odchodził od Pana Boga. Bądźmy radykalni, nic nie zmieniajmy w naszej wierze, a wręcz polepszajmy, bądźmy bliżej Pana Boga i nie iśćmy na kompromis, bo szatan lubi to słowo.